zdobyliśmy bardzo ważne 3 punkty i to na pewno nas cieszy. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Dzisiaj nam Wigry nie pozwoliły na dużo. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo, bardzo trudne spotkanie i nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu, ale był skuteczny i chwała zawodnikom za to, że stworzyliśmy sytuację i wykorzystywaliśmy je, w sumie jedną. Myślę, że dobry mecz. Spotkały się dwie ambitne drużyny. Drużyna Wigier chce przełamać swoją pasę, chce zdobywać punkty. Dzisiaj naprawdę grali nieźle, a my jesteśmy na drugim miejscu, chcemy na tym miejscu być jak najdłużej. Te punkty dzisiaj były bardzo ważne i to już jest historia. W sobotę mamy mecz bardzo ważny, podobny na pewno w Kluczborku. Musimy zrobić wszystko, żeby nasza dyspozycja, gra była jeszcze lepsza. Naprawdę chciałem pochwalić zespół Wigier za dobrą grę. Ten zespół nam nie leży. Przegraliśmy 3 mecze pod rząd i udało nam się przełamać tą pasę. Ja życzę w następnej kolejce 3 punktów Wigrom, bo myślę, że jak tak będą grać, to na pewno będą zdobywać punkt. Chcę pogratulować trenerowi i drużynie Arki wygranej. Mam nadzieję, że niedługo trener przeciwników też mi pogratuluje, czy mojej drużynie wygranej. No cóż, znowu przegraliśmy u siebie, chociaż byliśmy moim zdaniem zdecydowanie lepszy, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie Arka, nie wiem, może raz czy dwa było na naszej połowie. Mieliśmy 3 stuprocentowe sytuacje, które nie wykorzystaliśmy. Druga połowa, jeden błąd nas kosztował bramkę. Robiliśmy wszystko w tym meczu, naprawdę nie mam żadnych pretensji do chłopaków, bo widziałem jak grają, jak oddają serce w dzisiejszym meczu. I trudno, jak mówię, no i się dwoimi, i się troimi. Szczególnie u siebie tych punktów w ogóle nie zdobywamy. Ale jak mówię, no chwała chłopakom za taką walkę i jestem spokojny jak zagramy, jak będziemy grali tak dalej, to te punkty będą.